restytuować, jeśli to raczej przywrócić ten wymieniony gatunek do Polski. W tym roku razem z Instytutem Rybacza Śródlądowego Fundacja Ratuj Ryby skutecznie wpuściła jeziory do kilku rzek, a na rzece naszej bardziej ukochanej śledziliśmy je. Wszystkie 100% przeszły przez Odrę zatrutą i trafiły już do morza. Czekamy, aż urosną i wrócą do naszych wód, żeby składać ikrę. To jeszcze proszę przypomnieć. Chodzi o to, żeby nie tylko wyciągać i wyławiać te ryby, ale chodzi o to, żeby coś dać i się zainteresować środowiskiem naturalnym. Rybowania 2023 Poznań. Po raz pierwszy tak dużo nauki i wiedzy, czyli Instytut Rybacka Śródlądowego na Rybomanii. Mamy co świętować, bo jest wielki sukces w tym roku w postaci restytucji kolejnych działań polegających na restytucji jeziora Ostrołosego. I tutaj chciałbym przekazać serdecznie certyfikat na ręce dyrektora, pana Grzegorza. Certyfikat z numerem. Czekamy, aż kraje nadbałtyckie dadzą nam informację, że gdzieś w Zatoce Duńskiej czy w Cieśninie pływa. Tym samym, proszę bardzo, dwa słowa jeszcze. Grzegorz może. Chcieliśmy Cię serdecznie podziękować, Sebastianie, za naszą doskonałą współpracę. Czy genialne stoisko, my obok Was. Nauka współpracuje z Ratuj Ryby. Mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować naszą współpracę dla dobra Polski, żeby tych ryb coraz więcej powracało, żeby tych ryb było dużo więcej, żebyśmy mogli wszyscy razem celebrować to święto, jakim jest powrót jeziora do naszej rzeki. Serdecznie zapraszamy do zainteresowania, do szkoły, czy na kanał Ratuj Ryby, żebyście zobaczyli, ile działań jest wykonanych. Zapraszamy też nas wszystkich. Na stronę Instytutu Rybacza Śródlądowego, gdzie też się informujemy na bieżąco o nasze działania. Pozdrawiam. Samą telemetrię chcemy zastosować na sumach europejskich na rzece Warcie. A dzisiaj chciałbym omówić projekt restytucji jeziora Ostrołosego w Europie. Projekt, który został skutecznie zrealizowany na rzece Warcie. Pokonaliśmy 6000 km autem, żeby ustawić automatyczne receivery, żeby wrócić do nich. Potem, żeby wpuścić łódkę i śledzić razem z nimi. Jeziory mają takie specjalne oznaczenia, które były widoczne przy płetwie. O, tutaj takie żółte. Każdy jezior miał swój numer, a 10 z nich miało chipa. I tutaj jest pokazany odbiornik automatyczny.
odbiornik, który zbierze sygnał. Okazuje się, że ryb aż tak dużo tam już nie było. Najwięcej ryb było w okolicy Sierakowa. No i powiedzmy sobie tutaj odcinka poznańskiego, którym się na stałe zajmujemy i wykonaliśmy na odcinku poznańskim już około 400 działań dla rzeki Warty. Sam to przed chwilą był widoczny. Cały czas komunikowałem się z panem Andrzejem Kapustą, który był odpowiedzialny z ramienia Instytutu Rybacza Rządowego za ten projekt. O tyle sukces w ogóle, że my mówimy o projekcie międzynarodowym restytucji siotra w Europie, gdzie ze zbiórki publicznej można było kupić nadal ponad 1000 km w rok miał przepłynąć. Mówimy jak? Ale w końcu się okazało, że to nie był wcale od tego człowieka, który wpuszczał w zatoki, tylko część nadajników on dał do jeziora Peipus, z którego mieliśmy potwierdzenie, że faktycznie ta partia była wpuszczona do jeziora, ale z jeziora te sandacze nie mogą w ogóle się wydostać, bo tam jest zapora, więc jakim cudem? No cudem takim, że oni handlują tam też tymi rybami i tak dalej. Człowiek z Polski, który handluje rybami, kupił te sandacze, przywiózł do Torkwicka i sprzedawał jako sandacze z Torkwicka z zalewu świeże z nadajnikiem ze stoi, nie? Także różne ciekawe rzeczy faktycznie mogą się pojawić przy takich badaniach. Zapraszam serdecznie do w ogóle działań skierowanych na to, żeby tych ryb było więcej. Tak się rozgląda tutaj, bo tu jest bardzo dużo stoisk. Wszyscy łowimy te ryby, ale po mojej 10-letniej takiej kampanii i różnych działaniach twierdzę, że około procenta, nawet nie mniej niż procent chce, żeby coś zrobić dla tych ryb. A bez tego no, przyroda ma duże możliwości i nas to rodzi, ale uważam, że zaingerowaliśmy tyle razy w przyrodę, że szkoda, że jest taka mała świadomość dotycząca czy pomocy związanej z rybami, czy pomocy związanej ze środowiskiem naturalnym, czy w ogóle edukacją dzieci. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na stoisko. Ratuj ryby. Ratuj ryby, mamy Instytut Rybacza Śródlądowego, mamy rzeźbiarza w postaci realtrofy i mamy oczywiście szkołę techniką rybacza śródlądowego. Każdy, kto gama i wie, o co chodzi, każdy, kto ma pasję, zaprasza serdecznie do tej szkoły. Szkoła od kilku lat bierze udział w sprzątaniu brzegów Warty, a to jest przepiękna nagroda, którą technikum rybacza śródlądowego otrzymuje w konkursie za pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym. Nie dość, że super czyn w postaci posprzątania Warty u siebie, to jeszcze piękne zdjęcia na podstawie internautów wylosowała szkoła takiego szczupaka. Przekazuję, gratuluję. Chodź tu wyłowawco. Proszę bardzo. Tu jest tutaj winny rybak temu wszystkiemu. Dziękujemy bardzo za udział. Chcesz coś powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Zapraszamy jutro jeszcze na rybomanie. Zapraszamy na stoisko naszej szkoły, stoisko numer 6. Pozdrawiam. Witamy serdecznie tutaj zgromadzonych. Witamy wszystkich na rybomanii. Staszkiewicz Sebastian, Fundacja Ratuj Ryby oraz Andrzej Kapusta, Instytut Rybactwa Śródlądowego. Zapraszamy jeszcze tutaj wszystkich na prelekcję dotyczącą projektu sumowego. Ja mam na imię Sebastian, jestem z Fundacji Ratuj Ryby.
Fundacja organizuje około 100 wydarzeń rocznie związanych z edukacją dzieci, z pomocą środowisku poprzez zarybienie rzeki Warty w milion ryb, sprzątamy ją całą, 50 tysięcy dzieci wyedukowanych, 100 projektów rocznie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z działalnością. A dzisiaj chciałbym przedstawić Wam niesłychany, pierwszy, jedyny taki projekt w Polsce, który wymaga oczywiście poświęcenia wędkarzy, którzy są zainteresowani. I tutaj razem z panem Andrzejem Kapustą z Instytutu Rybactwa Śródlądowego chcieliśmy Wam przedstawić, na czym on polega. Żeby zrozumieć te elementy ryb, puścimy na chwileczkę 5 minut filmu dotyczącego śledzenia jesiotrów. Bardzo proszę. On już jest. No i tu rejestrowane były ryby zarówno na automatycznym odbiorniku, jak i podczas dryfu przez całą rzekę Wartę. Teraz natomiast chciałbym serdecznie Was zaprosić do projektu sumowego. Namawiałem, w zasadzie nie musiałem namawiać naukowców, bo naukowcy są w blokach startowych, jeżeli chodzi o tego typu projekty. Pomysł polega na tym, żeby zaczipować 10 minimum sumów w rzece Warcie. Chcemy zaprosić do tego przedsięwzięcia sumiarzy, ludzi, którzy lubią, potrafią łowić te ryby, albo czegoś ciekawego chcą się dowiedzieć na miejscu. W weekend od 8 do 10 września zapraszamy na odcinek od Środy Wielkopolskiej do Puszczykowa. To jest bardzo dobre miejsce. Może pokażemy drugi film tutaj. Konsola, przepraszam. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe miejsce, bo Warta w tym miejscu jest połączona z takim Starorzeczem. Dla mnie jest to jedna z największych wylęgarni tutaj na odcinku między Poznaniem, powiedzmy sobie, a Sierakowem wręcz, albo nawet wcześniej. Tam zgromadzą się ryby, jest to też czasowo odcinek zamknięty, ale oprócz tej całej Święconki, bo taką ma nazwę, cała charakterystyka tej rzeki jest bardzo dobra. Wyciąganych jest na tym odcinku około, no powiedzmy sobie, od 50 do 100 sumów w sezonie. Trafiają się od tam metr, wiadomo, 10-20 do ponad 2-metrowych ryb. Chcemy Was zaprosić do projektu, który będzie polegał na tym, że złowione sumy podzielimy na dwie partie. Jedna partia tych sumów będzie zaczipowana i od razu wypuszczona do wody, a druga część sumów przeczeka, tak jak czasami to robimy wędkarze, do następnego dnia, żeby ewentualnie zrobić rano zdjęcie. I także wypuścimy je następnego dnia do wody, sprawdzając przy okazji tego projektu. Zaraz powiem, co jeszcze możemy sprawdzić, ale pierwszą rzecz, którą możemy sprawdzić, to jest wpływ przetrzymania tej ryby przez noc, w zależności od warunków oczywiście atmosferycznych, bo mają one bardzo duże znaczenie, na to, czy faktycznie ryba od razu powinna być wypuszczona, czy to przetrzymanie, w zależności od warunków, które też będziemy mieli określone, jakiś ma wpływ na żywotność tej ryby. To jest jedna rzecz, którą możemy sprawdzić. Ale, słuchajcie, no jeszcze tego nie było, bo możemy dokładnie sprawdzić, ile kilometrów czy metrów pokonuje sum za żarciem, czyli za tym przysłowiowym swoim pokarmem. Możemy sprawdzić, w jakiej odległości ma tarło i w jakiej odległości od tego tarła ma miejsce do żerowania. Czy to jest duża odległość, czy on wybiera sobie te odcinki, że tu ma blisko i od razu, jeżeli warunki na to pozwolą, to blisko tego miejsca tarłowego żeruje. Możemy sprawdzić, jaki wpływ ma ta przysłowiowa zwyżka. Kto mówił sumy, wie, że jak idzie wysoka woda, to coś z tą rybą jest, że po prostu dostaje przysłowiowego kociokwiku i jest bardzo dużo brań. Czy to możemy sprawdzić wręcz, jaki ma związek żerowanie i zachowanie suma na fazie księżyca? Też doskonale sobie zdajemy sprawę, że węgorze nie bez przyczyny wszystkie naraz płyną w kierunku Morza Saragosowego z różnych stron świata. Odbierają ten sygnał między innymi od takich rzeczy, że tak się wyrażę. Co jeszcze możemy sprawdzić? Porównać w ogóle wiosnę do wiosny, lato do lata, zimę do zimy, bo nadajniki, które chcemy zamontować, będą działały 2 lata,
czyli będziemy wiedzieć dokładnie, na jakim odcinku ta ryba przebywa, możemy ustawić automatyczne receivery w odcinku 100 km. Będziemy wiedzieli, czy ryba przepłynie, wtedy ten automatyczny receiver odbierze sygnał od tej ryby, będziemy ją szukać, w jakim celu popłynęła dalej, a jeżeli nie przepłynie, to badając ten odcinek między tymi automatycznymi receiverami, będziemy dokładnie wiedzieć, czy sum złowione z nadajnikiem czasami nie pływa już w wannie u kogoś lub też nie jest usmażony, bo nie będzie po prostu tego nadajnika w wodzie. Nie wiem jeszcze, co możemy sprawdzić. Dużo rzeczy, nie wszystko sobie w głowie jeszcze zapamiętałem, ale chciałbym oddać głos tutaj doktorowi, panu Andrzejowi Kapuście z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, który opowie wam, jaki rodzaj nadajników może być zastosowany i po co w ogóle badamy w ten sposób rybę, jakie wnioski możemy inne wyciągnąć z takich badań. Przedstawiam wam pana Andrzeja Kapustę z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Dzień dobry. Sebastian wszystko już powiedział, więc tak naprawdę niewiele mogę dodać. Telemetrią zajmuję się od lat 16. Badaliśmy wiele gatunków ryb. Sum też mamy pewne doświadczenia z sumami. Sum jest fantastyczną rybą. Wykazuje szereg zachowań, które są zupełnie inne niż nasze inne gatunki. Sumy potrafią zimować grupowo w określonych miejscach, tak? Sebastian opowiadał o pewnych elementach biologii życiowej. Możemy poznać, w jaki sposób sumy ustalają swoją hierarchię socjalną, jakie są ich wybierane przez nie siedliska, bo to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem takiego projektu sumowego jest nauka obywatelska, czyli włączenie nieprofesjonalistów, ponieważ ja się zajmuję zawodowo rybami, Sebastian zawodowo zajmuje się edukacją i połączenie naszych sił do tego, żeby zrobić projekt, który zwiększy naszą wiedzę na temat tych ryb. Tak? Sumy są gatunkami, wiecie doskonale, tak, że jest to ryba drapieżna, więc ona ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. Ona przede wszystkim może kształtować chociażby strukturę ichtiofauny. W ostatnich latach nie mają zbyt dobrej opinii sumy. Wiele miejsc jest takich, gdzie uważane są, że doprowadzają do zmian struktury, że tutaj wczoraj słyszałem, że są miejsca, gdzie występują tylko sumy i duże karpie, tak? Mówiąc szczerze, literatura naukowa nie bardzo to potwierdza, nasze badania też nie znaleźliśmy takiego ani jednego miejsca, które jest jakimś małym łowiskiem, żeby były tylko w wodzie sumy i karpie, tak? Więc chcemy to zweryfikować, chcemy sprawdzić, poznać sumy. Co robią sumy? Gdzie się przemieszczają? W jaki sposób zmienia się ich cykl w ciągu doby, ale też w ciągu roku? Tak jak powiedział Sebastian, potrzebne jest rozpoznanie tarlisk, potrzebne jest rozpoznanie, jaki jest wpływ wędkarstwa na sumy, bo rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z wędkarzami, którzy są nastawieni na łowienie dużych sumów, rekordowych osobników. Chcieliby je pewnie wypuszczać. Jeżeli wypuszczamy ryby, to powinniśmy je wypuszczać w sposób bezpieczny dla tych ryb. Czy takie przetrzymywanie do rana, żeby w słońcu zrobić zdjęcie albo nagrać film, czy jest dla tych ryb bezpieczne? Ja nie łowię sumów, więc nie wiem tego. Dla mnie to było interesujące, żebyśmy wiedzieli, co się z nimi dzieje, czy one faktycznie po wypuszczeniu wracają w to same miejsce, gdzie były złowione, czy są żywe i czy można je powtórnie łowić. Z racji tego, że planujemy te badania na dosyć płytkiej rzece, małej rzece, to zaproponowałem, żeby to były badania radiowe, ponieważ mamy kilka technik telemetrycznych od takich małych, prostych nadajników, które wymagają zewnętrznego źródła energii, po nadajniki, które mają energię w postaci baterii i to przyczepione są do sumy. Więc tutaj Sebastian pokazuje najprostsze radio, ono ma pewien zakres częstotliwości, antenę typu Yagi i dzięki temu można bardzo precyzyjnie znaleźć rybę, tak? Albo nadajnik. Bo czasami znajdujemy nie rybę, tylko nadajnik. Nadajniki, tak jak mówił, czasami są w śmietnikach, czasami ryby są gdzieś w zbiornikach z wodą koło domu. Ale albo ryby... nadajnik nadaje z wioski.
różnych miejsc nadaje, ale generalnie taka antena, w taki sposób nie trzymamy jej nigdy, ponieważ tak nie znajdziemy. To jest antena kierunkowa, tak? Czyli w ten sposób możemy, przemieszczając się, możemy ustalić, skąd nadaje ryba i przemieszczając się w kilka miejsc, łatwo jest przez triangulację odnaleźć, jest na tyle precyzyjny system, to jest bardzo proste, są bardziej skomplikowane urządzenia, ale system pozwala na regulację siły sygnału, odbioru i to pozwala co do metra ustalić miejsce. Bardzo często, jeżeli mamy na taką czas albo potrzebę, jak w przypadku jesiotrów, to odszukiwaliśmy jesiotry w rzece po prostu, wypuszczaliśmy je do Wisłoki i chcieliśmy odnaleźć, żeby wiedzieć dokładnie, czy ta ryba żyje oraz czy jest między kamieniami, czy pod drzewem, tak? Więc tylko kwestia czasu i odnalezienie. Podejrzewam, że duże sumy, bo jakby to trzeba powiedzieć, że celujemy w duże sumy, tak? Że duże sumy pewnie będą wybierały jakieś miejsca głębokie, nie będzie tak łatwo tam zajrzeć, ale z brzegu czy z łodzi będzie bardzo łatwo. Rybomania 2023 Poznań już za nami. Niesamowicie zmęczeni, niesamowicie wyczerpani. Tam się śmieją z nas, tak samo wyczerpani. Chcieliśmy wam za to, co tutaj się zdarzyło, wszystkim bardzo, bardzo podziękować. A teraz przystępujemy do przeliczenia puszek od wolontariuszy, którzy chodzili i pomagali nam zbierać na sprzątanie brzegu Warty w Poznaniu. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali tutaj. Nas została garstka na końcu, ale bardzo dużo osób nam tutaj pomagało, za co bardzo serdecznie wam wszystkim jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy do odblombowania puszki pięknej naszej, najładniejszej puszki. Jako prezent dostaliśmy ją od szkoły specjalnej 101 w Poznaniu. Madzia? Możesz tak zerwać. Tadam! Wysyp może. Tu też otwórzcie już. Odplombowujemy.
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Chyba kluczem jakimś najlepiej, nie? Masz. Masz klucze? Mam, mam w samochodzie. Oj, nie ryzykowałbym, większym. Tak, tak, bo tam coś się połamie. O, nie, ten jest za mały. To jest puszka, numer jest zanumerowana? Nie, to ze stoiska. To dokładamy. Również bardzo, bardzo dziękujemy. Tu mamy puszkę, o, ze stoiska Real Trophy. Mocne puszki. Wysypujemy, przeliczymy wszystko razem. Dziękujemy również wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Real Trophy i dorzucili się. Co tu dalej mamy? O, tu jest bardzo dużo. Co to jest za puszka? Nie było opisu. Nie było opisu? O, to może od Wojtka, bo Wojtek się martwił, że nie podpisze, bo mało rzucali, a okazało się, że tutaj najwięcej na razie u Wojtka. Tu mamy stoisko. Tu jest do stoiska kolejna. Dziękujemy. Albo ze stoiska, albo od Wojtka. O! Ta pobiła rekord, widzę. Mamy 200 zł aż. Proszę bardzo. Przepraszamy za hałas. A to jest na sumy, to nie. Na sumy osobno obliczymy. To jest zbiórka na badanie sumów. Też dziękujemy wszystkim. Kolejna, Tosia i Wika. Cześć. Dziękujemy, Tosiu. Dziękujemy wszystkim, którzy do Tosi się dorzucili. I ze stoiska. I to jest efekt końcowy zbiórki Rybomania Poznań 2023. Zbiórka numer 2023 przez 684 przez OR. Liczymy. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękujemy. Mamy to, mamy to. Suma zebranych środków na sprzątanie brzegów Warty w Poznaniu jest 1264,11 groszy. Serdecznie, serdecznie Wam za to bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie chciałbym wszystkim podziękować za te miłe słowa, za wsparcie, za dużo zakupów, za dołożenie się do puszek. To, co się stało w sobotę na targach w Poznaniu, pokazuje, jaki jest potężny potencjał tej imprezy w tej konkretnej miejscowości. Zawsze to mówiłem, bo mam blisko, jestem na wielu imprezach targowych i można to jasno powiedzieć. Kto reagował na hejt, niech żałuje. Kogo nie było, niech żałuje, bo było naprawdę bardzo, bardzo duże wydarzenie. Fundacja Ratuj Ryby pozdrawia jeszcze raz wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję załodze niesamowitej i w piątku, i z piątku, i z czwartku nawet, i z piątku, i z soboty, i z niedzieli. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.